Witam Państwa w Morągu, przed symbolem niewątpliwym naszego miasta, ratuszem. Na tym miejscu istniejącym od średniowiecza jesteśmy w samym centrum Morąga. Plac wyznaczony tutaj, od którego odchodzi 8 ulic, to są miejsca wyznaczone przez mierniczych krzyżackich tuż po założeniu miasta. Ratusz, tak jak mówiłem, jest bez wątpienia symbolem naszego miasta. Wybudowany w tym kształcie, czy w podobnym kształcie, w wieku XV, w połowie XV wieku, z pewnością przed nim stał ratusz drewniany lub zbudowany w technice szachulcowej. Powstanie ratusza w Morągu wiązało się też, co jest bardzo prawdopodobne, z uzyskiwaniem coraz większej samorządności przez władze miejskie. Ratusz morąski zwraca też uwagę swoją architekturą, bo jest przykładem zgrabnego, niewielkiego ratusza wybudowanego w stylu gotyckim, o czym świadczą szczególnie dwa szczyty ze wschodniej i zachodniej strony. My znajdujemy się przy szczycie wschodnim i widzą go Państwo bezpośrednio przed nami. Jak nasze miasto, ratusz dzielił losy całej społeczności. Zniszczony w wielkim pożarze Morąga 24 września 1697 roku. Następne wielkie zniszczenie miało miejsce w roku 1945, ale zanim do tego doszło, pod koniec XIX wieku ratusz morąski przeżył swój renesans. To znaczy władze niemieckie wyburzyły tak zwane budy, czyli małe, handlowo-rzemieślnicze kamienice, dolepione, brzydko mówiąc, do ściany ratusza. Dawało to oszczędność jednej ściany, a ich wyburzenie z kolei podreperowało stan murów ratusza. Zmieniono całkowicie wystrój wnętrza ratusza. Został ten wystrój zaprojektowany jednolicie przez Gustawa Rekitkę z elementami regionalnymi, oberlandzkimi. Został siedzibą władz miejskich, była duża sala posiedzeń rady i we wnętrzu dominowały elementy wyposażenia związane z pruskim i już wtedy ogólnoniemieckim patriotyzmem. Portrety Bismarcka, odpowiednie sztandary i tym podobne patriotyczne elementy symboliki. Pomnik Jana Pawła II, który został umieszczony w tym miejscu w roku 2006, trochę ponad rok po śmierci polskiego papieża, znajduje się na miejscu pomnika cesarza Wilhelma I, który to pomnik z kolei stał od roku 1902. Morąg wtedy prawdopodobnie chciał dołączyć do ogólnoniemieckiego entuzjazmu, fali patriotycznej wynikającej z wcześniejszego zjednoczenia Niemiec oraz wielkiego rozwoju państwa niemieckiego. Pamiętajmy, że Morąg leżał w prowincji wschodniopruskiej, czyli najbardziej zacofanej prowincji cesarstwa. Pomnik cesarza stał na postumencie. Postument się nie zachował, statua cesarza się nie zachowała. Są niejasne wzmianki o tym, że jej resztki być może do dzisiaj gdzieś w Morągu są do odkrycia. Czy tak będzie, nie wiadomo. Pomnik, tak jak mówiłem, stał do roku 1945. Później przed ratuszem mieliśmy między innymi wielki taki kwietnik. Z mojego dzieciństwa pamiętam piękne róże tutaj się znajdujące. Mówiłem Państwu o ratuszu jako o symbolu Morąga. Teraz stoimy przed jednym z innych symboli Morąga, czyli przed jedną z morąskich armat. Armaty morąskie mają swoją zagadkę. Stoją tutaj od początku I wojny światowej, ale pierwsze morąskie armaty, odzwierciedlone na jedynej pocztówce, która się z tamtego czasu zachowała, to są rosyjskie armaty z zakładów putiłowskich z Petersburga. Wzór, o ile dobrze pamiętam, 1900. Były to armaty dużo mniejsze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach te duże armaty znalazły się w Morągu. Prawdopodobnie w czasie Wielkiej Wojny widok armat tak się utrwalił w świadomości mieszkańców, że no, był już nie do ruszenia, był już nie do zabrania. I gdzieś mieszkańcy Morąga, może raczej władze morąskie, może jakiś prywatny pasjonat, ponieważ te pierwsze rosyjskie armaty
prawdopodobnie zdobył po walkach pod Łowiczem jesienią 1914 dzierżawca morąskiej restauracji dworcowej i przywiózł tam, pewnie załatwiając z ludźmi z kolei, na platformach do Morąga. Nie wiadomo, jak te armaty dostały się do Morąga, ale na pewno wiadomo, że zastąpiły te armaty rosyjskie. Te armaty, które są widoczne za moimi plecami, są to armaty produkcji belgijskiej, pochodzą z wielkiej twierdzy belgijskiej, a zarazem fabryki broni w Liège. Zostały odlane na początku lat 60. XIX wieku. Być może ze względu na swój rozmiar są to armaty forteczne, no ale wyraźnie stoją na kołach. Być może też armaty te, skoro Niemcy ruszyli na Francję przez Belgię w sierpniu 1914 roku, w Belgii były ciężkie i też w pewnym sensie okrutne walki, być może te armaty choć raz były użyte jeszcze na początku I wojny światowej, ponieważ niestety wbrew tym kulom, które znajdują się u ich kół na dole, pełnią funkcję stabilizującą, te armaty były ładowane nowoczesnymi pociskami o podłużnym kształcie. Wnętrza luf tych armat są gwintowane. Prawdopodobnie ze względu na swój rozmiar i ciężar nie zostały uszkodzone w II wojnie światowej, w styczniu 1945 roku. Zostały natomiast pozbawione kół i przez kilkanaście lat po wojnie te armaty stały na prowizorycznych łożach. Także mają za sobą bogatą historię, ale tego najważniejszego nie wiemy. Kto je do Morąga sprowadził, kiedy dokładnie zostały zamienione te armaty rosyjskie, co też ludzie, którzy te armaty ściągnęli do Morąga, dokładnie chcieli poprzez to powiedzieć. Morąski ratusz, zniszczony w styczniu 1945 roku, przez wiele lat po wojnie pozostawał w ruinie. Wiadomo, pierwsze życie pierwszych osadników koncentrowało się tak naprawdę tutaj wśród ruin. I jest kilka zdjęć tuż po II wojnie światowej, z drugiej połowy lat 40., które pokazują targi, jarmarki, także przy ratuszu. Ratusz Morąski został odbudowany, był odbudowywany od końca lat 50. Do końca lat 50. pozostawał w ruinie. Do jego odbudowy pośrednio przyczyniło się wojsko. Ponieważ morąskie władze miejskie mieściły się w jednym z przedwojennych budynków, mieszkalnych, wielorodzinnych budynków, a wojsko poszukiwało mieszkań dla oficerów do stałego zamieszkania, doprowadzono do tego, że jeden z urzędników Miejskiej Rady Narodowej pojechał do Warszawy i dosłownie w walizce przywiózł pieniądze na odbudowę ratusza. Dzięki wojsku ratusz w ogóle został ruszony i przez kilka lat go odbudowywano. Skoro odbudowano ratusz, trzeba było wtedy też zapewnić jakiś estetyczny wygląd otoczeniu. Doprowadzono m.in. do porządku morąskie armaty i kilka lat później na parter ratusza wprowadziło się Muzeum Jana Gottfrieda Herdera, które istniało tutaj do połowy lat 80., kiedy z kolei zostało przeniesione do kolejnego odbudowanego po wojnie morąskiego zabytku, czyli Pałacu Donów. Pamiątką jeszcze estetyczno-informacyjną po połowie lat 60., kiedy to ratusz zaczął na dobre pełnić funkcję reprezentacyjną, jest żeliwna tablica za armatą na ścianie ratusza. Podaje ona podstawowe informacje o historii miasta, jak i o historii ratusza. Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, ale parafii świętego Józefa, jest najcenniejszym zabytkiem Morąga, zarówno jako budynek, jak i pewna taka skarbnica zabytków. Można go też nazwać morąską kapsułą czasu, ponieważ większość zabytków, szczególnie sztuki snycerskiej, które się znajduje w środku tego kościoła, były oglądane, czczone, opowiadano o nich wśród mieszkańców Morąga, przynajmniej od początku wieku XVIII, a w przypadku niektórych zabytków od czasów średniowiecza. Kościół uniknął zniszczenia w roku 1945 ze względu na rozkaz dowództwa wojsk sowieckich o tym, żeby kościołów nie niszczyć. Trudno powiedzieć, z jakich powodów, czy była to po prostu swego rodzaju zachowanie twarzy w
w pierwszym fazie zdobywania rdzennych terytoriów niemieckich? Czy może zadecydowały o tym jakieś układy z aliantami? Trudno dzisiaj to stwierdzić, na pewno historycznie jest to sprawa poznana. Dlaczego Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, natomiast parafia świętego Józefa? Ponieważ na początku lat 90. XIX wieku w Morąku, przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego, założono parafię katolicką i wybudowano skromny neogotycki kościół, który niestety do naszych czasów nie dotrwał. Nie dotrwał, bo jakby został zniszczony w roku 1945. Istnieje opowieść, że zniszczono go, ponieważ miał być ukryciem dla niemieckich strzelców wyborowych, czy przynajmniej żołnierzy, którzy akurat z tego właśnie małego neogotyckiego kościołka razili wkraczające wojska sowieckie. Dzisiaj bardzo blisko miejsca, w którym stał ten kościół, kościół świętego Józefa, znajduje się Morąski Cmentarz Żołnierzy Sowieckich, natomiast nazwa pozostała w samej parafii. Kościół prawdopodobnie był budowany i to przez wiele lat, bo Morąg był biednym wschodniopruskim miasteczkiem, no wtedy pruskim, w państwie zakonu krzyżackiego. Także wieżę kościelną wysokości 35 metrów, tak dziwnie ustawioną w narożniku między prezbiterium a nawą główną, postawiono dopiero w początkach XVI wieku, kiedy no już bardzo późny gotyk w środkowej Europie odchodził do przeszłości. Morąski Kościół Parafialny jest pseudobazyliką, czyli świątynią, w której nawy boczne są niższe od nawy głównej, ale z kolei w nawie głównej powyżej poziomu naw bocznych nie ma okien. Służy mieszkańcom Morąga od pierwszej połowy XIV wieku. Można powiedzieć, że każdy mieszkaniec Morąga, szczególnie czasów dawniejszych, był wielokrotnie w tym kościele. To jest też kościół, w którym na przykład ja przyjmowałem chrzest i komunię i bierzmowanie i w tej roli w losach wielu mieszkańców Morąga, kilkudziesięciu przynajmniej tysięcy, na pewno występuje. Od roku 1525 świątynia protestancka, ewangelicka, został na powrót świątynią katolicką w roku 1945. Jedną z pierwszych decyzji pierwszego proboszcza powojennego, franciszkanina księdza muzyki, było zdemontowanie empor, czyli wewnętrznych balkonowych miejsc, na których siadali wierni, ale w związku z tym trzeba też było zamurować okna przy podstawie gruntu ściany kościoła, po to, żeby odsłonić z kolei te okna gotyckie. To też taka ciekawostka po latach wojny i po kilkuset latach użytkowania przez ewangelików. Tak właśnie zrobiono, ale to było związane z demontażem właśnie charakterystycznych dla kultury protestanckiej empor. Kościół jest też swego rodzaju cmentarzem, ponieważ od jego powstania byli tutaj w jego wnętrzu chowani przedstawiciele zarówno wybitnych rodów okolicznych, jak i z pewnością morąscy urzędnicy. I szczególnie był w pierwszych stuleciach rozwoju miejscem pochówku przedstawicieli rodziny Donów.